Andrzej z sanatorium znowu się przechwala. Tyle dorabia do emerytury. Andrzej z sanatorium Miłości 6 nie ma wielu zwolenników ani w Krynicy Zdroju, ani wśród widzów przed telewizorami. Kuracjusz naraził się swoim zachowaniem wobec Małgosi. Pozostali seniorzy wypominają mu też fakt, że lubi się przechwalać. Życie Andrzeja bardzo się zmieniło po udziale w randkowym show. Oto co ujawnił kuracjusz. Sanatorium Miłości 6. Andrzej naraził się kuracjuszom. Andrzej w Sanatorium Miłości wzbudził sensację już w pierwszych odcinkach. Kuracjusz zdobył się na odwagę i przed kamerami ujawnił, że jego życie nie ułożyło się pomyślnie, w związku z tym mieszka w domu pomocy społecznej. Szczere wyznanie sanatoryjnego Schwarzeneggera było zaskoczeniem zarówno dla kuracjuszy, jak i widzów. Sanatorium Miłości 6. Andrzej miał problemy finansowe. Andrzej z Milanówka w najnowszym wywiadzie, jakiego udzielił Plejadzie, opowiedział o swojej przeszłości oraz, jak ułożyło się jego życie po programie. Kiedy nagrywano Sanatorium Miłości, Andrzej mieszkał w domu pomocy społecznej. Kuracjusz przyznał, że miał problemy finansowe. Po swoim powrocie z Australii zajmował się chorą matką. Nie zaprzątał sobie głowy finansami. Kiedy jej zabrakło, okazało się, że mężczyzna sam musi zadbać o siebie i swoje zdrowie. Dobrym rozwiązaniem był dla niego program wytchnieniowy. Moja płynność finansowa została troszeczkę zachwiana, więc skorzystałem z tak zwanego kilkumiesięcznego programu wytchnieniowego, który proponuje zabiegi fizjoterapeutyczne po dużo niższych cenach niż te komercyjne. Może z tego skorzystać każdy. Poza tym przez wiele miesięcy udzielałem się tam jako wolontariusz i mogę powiedzieć, że to fantastyczne miejsce z bardzo dobrą atmosferą. Pewien etap jednak jest już za mną, opowiadał Andrzej dla Plejady. Sanatorium Miłości 6. Andrzej ma świetną pracę. Udział w Sanatorium Miłości wiele zmienił w życiu Andrzeja. Mężczyzna ujawnił, że już znalazł własne lokum. Nie tylko to. Andrzej może pochwalić się też faktem, że ma pracę i może całkiem dobrze zarabić i dorobić do emerytury. Moja płynność finansowa się ustabilizowała i mogę dorobić do niedużej emerytury, która wynosi około 2000 zł. Pracuję jako kierowca w firmie transportowej. Kierowcy tirów zarabiają 9000 zł miesięcznie, a mnie wystarczy te 3,5 do 4,5 tysiąca zł. Pomagam też koledze przy przeprowadzkach, dzięki czemu zawsze wpadnie kilka groszy. Dla mnie praca fizyczna to relaks, chwali się Andrzej. Jak pamiętamy, kuracjusze najbardziej skarżyli się na fakt, że Andrzej lubi się przechwalać. Tym razem jednak kuracjusz ma powody do dumy. Widać, że udział w programie był dla Andrzeja bardzo udany i zmienił jego życie.